Dzień dobry, byłem umówiony na rozmowę o pracę. Nazywam się Jack Torrance. Dzień dobry, panie Toro, pan dyrektor już czeka. Super. Gdzie to się jakoś przybliża? To jest zestawik powitalny. Bardzo miło mi cię poznać, Jack. Jak podoba ci się nasz hotel? Jest piękny, cudowny. Bardzo się cieszę, że będę mógł tutaj pracować. Cieszę się, że ci się podoba. Czy powiedziano ci już, na czym ma konkretnie polegać twoja praca? Nie do końca. Wiem tylko, że mam się zająć hotelem poza sezonem. Właśnie tak, jednak nie jest to tak łatwa praca, na jaką wygląda. Zimy są tutaj srogie, a hotel jest ogromny i trzeba bez przerwy go ogrzewać i na bieżąco naprawiać powstałe usterki. Jednak to nie zajmowanie się hotelem przysparzy najwięcej powodów, a odosobnienie. Musisz wiedzieć, Jack, że jeżeli zdecydujesz się podjąć tej pracy, wraz z rodziną zostaniecie odcięci od świata na kilka miesięcy. W takich warunkach może wspierać wam samotność. Odosobnienie nie jest dla mnie problemem. Myślę, że to właśnie jest mi potrzebne. Czuję się jednak zobowiązany, że muszę powiedzieć ci o czymś, co wydarzyło się tutaj kilka lat temu. Pracę na twoim stanowisku podjął się pewien mężczyzna. Jednak już po kilku tygodniach powtarzające się problemy z kanalizacją, szczególnie w pokoju 237, i osamotnienie doprowadziły go do obłędu. Mężczyzna zabił swoją rodzinę i sam popełnił samobójstwo. To straszna historia. Zapewniam ci jednak, że mi to nie grozi. Ze wszystkim bez problemu sobie poradzę, a osamotnienie, jak już mówiłem, nie stanowi problemu. No cóż, w takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak dać ci tę pracę. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie się dobrze układała. Musimy być bardzo wysoko. Powietrze wydaje się takie inne. Panie Torres, to do pani. Dziękuję. Mam nadzieję, że nie musieli państwo długo czekać. Mieliśmy mały incydent, który trzeba było załatwić. Mamo, też to czujesz? Ależ nic się nie stało. Odpoczęliśmy sobie, zjedliśmy coś. Spokojnie. Świetnie. W takim razie zapraszam do środka. Pokażę państwu pokój. Bo dla personelu. Pozostałe pomieszczeń zimą nie ogrzewamy i są odcięte od kanalizacji. Oto wasze pokoje. Salon, sypialnia, pokój dla dziecka. Tu mają państwo kuchnię. Mogą... Kochani, dobrze się widzieć. Wyglądasz oszałamiająco w tych kaloszach. Co się stało? Mamy poważny problem z kanalizacją. 3 godziny walczyłam z toaletami na piętrze. Kiedy doszłam do ostatniej, pierwsza zaczęła wylewać. Padam z sił. Może to jakaś mała usterka. Zaraz na to spojrzę. Już niedługo będzie trzeba tutaj przemieszczać się łódką. Przez ten fetor nie mogę zmrużyć oka. Niech te tęgie głowy przyjdą i zrobią coś z tym. Szanowny zakładzie wodociągów i kanalizacji w stanie Colorado, uprzejmie zapraszam o przysłanie kogoś, kto zajmie się awarią w hotelu Panorama, w którym znajduje się wraz z małżonką i synem. Znajdujemy się w sytuacji, w której cały parter hotelu został zalany przez substancje wiadomego pochodzenia. Wraz z małżonką mamy dość biegania z przepychaczami od rana do nocy po całym hotelu w wysokich kaloszach. A ten zapach? Proszę sobie wyobrazić. Nie będę tu wchodzić w szczegóły, ale jest to nie do opisania. Proszę o przesłanie kogoś w trybie ekspresowym, ponieważ borykamy się z tym problemem kilka dni, a ściany już zaczynają tracić swój wcześniejszy kolor i strukturę. Dodatkowo, jako zadośćuczynienie proponuję przesłanie na zapasów środków czystości, takich jak papier toaletowy. Niestety doszliśmy już do deficytu. Żądam szybkiego rozpatrzenia mojej prośby i serdecznie zapraszam odważnego szambonurka na wizytę. Z poważaniem, Jack Torrance. Wariatka próbowała udusić Danego. To na pewno ona majstruje przy rurach. Dwaliło się? Mówię prawdę, Dany mi powiedział. Wszedł do pokoju, a w wannie była ta wariatka. W którym pokoju?
Halo, halo, proszę mnie pan. Chciałabym rozmawiać z dyrektorem tego hotelu. Nie proszę się tu wykąpać. Woda zimna, słuchawka deptuta. Jeszcze dzisiaj podam kartę. Nie chodź, bo to jakiś staruch. Idź się prześpi, może na trzeźwo będzie ci łatwiej rozwiązywać problemy z kanalizacją. Byłem chyba w każdym z tych pokoi, ale nie w tym. Może to pływalnia? Jak ci idzie, słonko? Dobrze. Z kanalizacją jest coraz gorzej. Dany coraz bardziej narzeka, a mi nie wystarcza sił. I co, ja ci na to poradzę? Och, no przestań, nie bądź złośliwy. Wendy, pozwól, że coś ci wyjaśnię. Kiedy tak przychodzisz, zakłócasz mój spokój. Rozpraszam się i tracę czas, żeby ponownie się skupić. Tak. To dobrze. Wprowadzam nową zasadę. Jak usłyszysz, że pracuję, albo że robię cokolwiek innego, to znaczy, że i tak pracuję. Masz wtedy nie wchodzić. Możesz się w tym połapać? Tak. Dobrze, więc na dobry początek rusz się i kontynuuj przepychanie. Bo za chwilę zaczniemy pływać w tym wszystkim. Coś tu jest nie tak. I to wcale nie chodzi o ten przepychacz. No to zobacz. Zobacz. To jest nienormalne. Ten odór jest nie do wytrzymania. Nie zniosę tego ani dłużej. Niech to już się skończy. Wróciłem!